użyj swojej własnej techniki, aby wprowadzić się w zrelaksowany stan świadomości. Ustanów intencję przyniesienia pokoju i uzdrowienia do sytuacji między Rosją, Ukrainą i NATO. Przywołaj fioletowy płomień z jego pierwotnego źródła, aby umieścił wokół ciebie krąg ochronny podczas i po medytacji. Poproś go, aby przemienił wszystko, co nie służy światłu. Wizualizuj słup różowego światła emanujący z galaktycznego centralnego Słońca, a następnie schodzący w dół przez Twoje ciało, głęboko do centrum Ziemi. Wizualizuj to światło płynące przez Twoje serce, a następnie przez Twoje ręce, bezpośrednio do wszystkich zaangażowanych w sytuację między Rosją, Ukrainą i NATO, harmonizując wszystkich i przynosząc pokój.
Niech to różowe światło płynie dalej, uzdrawiając wszystkie inne konflikty na całym świecie. Poproś obecność bogini, boską kobiecość, aby chroniła wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe i laboratoria broni biologicznej przed wszelkimi uszkodzeniami, aby zapobiec ewentualnym opadom. Wizualizuję wszystkie te obiekty bezpieczne i chronione. Następnie poproś obecność bogini, boską kobiecość, aby skierowała energię pokoju i harmonii do wszystkich nierozwiązanych sytuacji między Rosją, Ukrainą i NATO i do wszystkich zaangażowanych w tę sytuację, szczególnie chroniąc cywilów przed konfliktem wojskowym na Ukrainie.
Niech te energie płyną dalej i uzdrowią wszystkie inne konflikty na całym świecie. Pozwól, aby te energie nadal przepływały przez Twoje serce, a następnie przez Twoje ręce do tych sytuacji przez kilka minut. Bogini chce pokoju i pokój będzie.